Proszę Państwa, przed nami pierwszy mecz ćwierćfinału UEFA Champions League. Miejmy nadzieję, że obie drużyny dostarczą nam sporo emocji. Już za moment Bayern Monachium zmierzy się z Barceloną. Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest oczywiście Jacek Laskowski. Za chwilę rozpocznie się pierwsze z dwóch spotkań w ćwierćfinale. Będzie się działo. Bayern Monachium zmierzy się z FC Barceloną. Cóż, mamy nadzieję na 90 minut dobrej piłki, ale pamiętajmy, że to pierwszy z dwóch meczów i dzisiejszy wynik raczej nam niczego nie rozstrzygnie. Nie zdziwię się, jeśli oba zespoły będą dziś grały przede wszystkim na zero z tyłu, ale obym się mylił. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. W defensywie David Alaba wystąpi razem z Boatengiem. Thomas Müller oraz Gnabry to dzisiaj skrzydło. Osamotniony na szpicy zagra dzisiaj Robert Lewandowski. Tradycyjnymi rywalami, z którymi kibice Bayernu nie żyją w przyjaźni, są TSV Monachium i FC Nürnberg, z którymi grają w derbach Bawarii. A w ostatnich 20 latach do tego grona dołączyła Borussia Dortmund, będąca zwykle największym konkurentem Bawarczyków do tytułu mistrza Niemiec. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. W bramce Marc-André Ter Stegen. W linii defensywnej Piqué wystąpi razem z Longley. Lionel Messi oraz Dembélé zagrają na skrzydłach. A w pierwszej linii zobaczymy Luisa Suareza. No i ruszamy z grą. Piłkę mają zawodnicy Bayernu. Jerome Boateng. Kimmich. Müller. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie załku. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dembélé. Dobrze przesuwa się z piłką. Dembélé! Strzał, ale prosto w rywala. Dośrodkowanie z rożnego, 16. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Sergio Busquets. Ivan Rakitic. To musi być gol! No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. No, to jest widowisko rarytas. Na długo zapadnie w pamięć, bo przed nami pojedynek Roberta Lewandowskiego grającego przeciwko Luisowi Suarezowi. Na co można liczyć w takim starciu? A więc Robert Lewandowski jest nie do zatrzymania z piłką przy nodze. Potrafi minąć rywali tak, że ci nawet nie wiedzą, jak i kiedy to się stało. Thiago Alcantara w tempo. Gnabry. I piłka w rękach bramkarza. Longley. Jordi Alba. Dembélé. Rakitic. Za chwilę może być dogodna okazja. Uff, co za interwencja. Mogą ich teraz skontrować.
No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Dembele. Suarez. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Goretzka. Miller. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. No i teraz Bayern blisko pole karne rywala, wrzucać będzie z autu. Do ćwierćfinału UEFA Champions League docierają tylko najlepsi piłkarsko i mentalnie. Drużyny dojrzałe, ułożone, które rozumieją, o co chodzi w futbolu i z czym się to je. I dodajmy, że do boju prowadzą je najtęższe trenerskie mózgi, które dobrze wiedzą, że to jest dwumecz i przed rewanżem nie wolno popełnić nieodwracalnych błędów. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Thiago Alcantara w tempo. Lewandowski. Świetnie, brawa dla bramkarza. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Thiago. Boateng. Thiago. Gnabry. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Grają wysokim pressingiem i zmusili rywali do wykopania piłki poza linię boczną. Będzie wrzut z autu. Goretzka. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Davis. Robert Lewandowski. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Chyba będzie wrzucał. Thiago. Robert Lewandowski. To był ważny odbiór. Mogą teraz skarcić rywali. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Rakitić. Prostopadłe podanie Iwana Rakiticia. Dobrze prowadzi piłkę. Thomas Miller. Lewandowski. Kimmich. Dobra obrona. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Teraz Miller. Goretzka. I teraz bardzo ważny przechwyt. De Jong. Messi. Sergio Roberto. Longle. Sergio Busquets. Luis Suarez. Barcelona traci piłkę. Wygląda na to, Jacku, że perspektywa meczu rewanżowego uśpiła trochę obie drużyny w pierwszym spotkaniu tego ćwierćfinału. Tak, to trafna ocena. Myślę jednak, że w drugiej połowie otrząsną się ze snu i zaczną grać trochę agresywnie. Za nami pierwsza połowa pierwszego meczu ćwierćfinałowego UEFA Champions League. Zaczynamy drugą. Pamiętajmy, pozostaje jeszcze spotkanie rewanżowe, ale nikt nie lubi odrabiać strat. Jeśli losy dwumeczu można rozstrzygnąć w pierwszym spotkaniu, to należy to zrobić. Kimmich.
Thiago, Davis, Alaba. No, może być groźnie. Thiago Alcantara w tempo. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Sergio Busquets, Rakitic, Jordi Alba ma miejsce na skrzydle. Podanie do Suareza. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Jordi Alba. Dembele. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Trener wie, jak niewiele brakowało, żeby objąć prowadzenie. Davis. I zaczną teraz z autu. Próbują rozegrać po skrzydle. Robert Lewandowski, Gnabry, desperacki, bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. I tym trafieniem Robert Lewandowski otwiera nam wynik tego spotkania. Strzał Roberta Lewandowskiego i mamy bramkę. Dziś polski napastnik naprawdę błysnął piłkarskim geniuszem. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Nie dał rady obrońca. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Alaba, Davis, Thiago. Thiago Alcantara w tempo. Ruszył z piłką do przodu. Thiago Alcantara. Uff, co za interwencja. Źle Busquets, strata piłki. I Bayern traci piłkę. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Ma miejsce, żeby zacentrować. Griezmann! Barcelona! Piłka w siatce! Wspaniałe, znakomite rozegranie piłki i gol. Barcelona zachwyca jak zwykle. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy wirtuoz lewego skrzydła. Genialne dośrodkowanie, ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. No i wracamy właściwie do początku, 1-1. Thiago. Robi się niebezpiecznie. No nie wiem, czy sędzia miał rację, odgwizdując spalonego. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny.
Thiago. Lewandowski. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę. Nie trafił, ależ mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę, był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Gnabry. Bardzo ważna interwencja obrony. Mamy zmianę w Barcelonie. Kimiś. No, już blisko pole karne. Oj, zapobiegł tym przechwytem niebezpiecznej sytuacji. Rywal wychodził na pozycję. Jeden gol i wtedy będzie zwycięstwo. Tylko kto go strzeli i kto wygra? Kimiś. To musi być gol! Brawo, ładna, a co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Wybrali krótki wariant rożnego. Dobra wrzutka Coutinho. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Lewandowski. Będzie strzelał. Fantastyczna interwencja. Absolutnie klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Z tej pozycji gospodarze mogą precyzyjnie dogrywać. Jeszcze tylko 2 minuty regulaminowego czasu gry. Messi. Czasu niewiele, ale wystarczy tylko jedna dobra akcja. To może być ten moment. Gorecka. Czas nieubłaganie płynie, a Bayern wciąż nie może zdobyć bramki dającej prowadzenie. Kibice wierzą w swój zespół, głośno dopingują. No, jak na razie niepowstrzymany. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. No, gdyby nie on, byłby gol. Może z rzutu rożnego zdołają przechylić szansę zwycięstwa na swoją stronę. Krótko rozegrany rożny. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. To już gwizdek kończący dzisiejsze spotkanie, a więc pierwsze starcie tych dwóch drużyn kończy się remisem. Pierwsza odsłona 2 meczów za nami, wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Sztaby trenerskie będą analizować dzisiejsze spotkanie minuta po minucie w poszukiwaniu słabych punktów rywala. Na pewno sporo już o sobie wiedzą. Sądzę, że rewanż będzie wyrównany. O awansie zadecyduje drobny błąd jednych lub drugich.